Zapraszam Was na kolejną rysunkową przygodę. Dzisiaj będzie to rysunek tejże właśnie muszli świętego Jakuba, zrobiony za pomocą węgla i białej kredki na szarym papierze. Szary, lekko brązowy papier, papier pakowy, który dobrze znacie. Mamy tydzień różnych faktur, w związku z tym będzie to okazja do narysowania i namalowania najróżniejszych powierzchni i przedmiotów. Zapraszam serdecznie. Przygotujcie węgiel drzewny, białą kredkę, może być biały węgiel, to jest właśnie ten węgiel, który ja mam tutaj, Gioconda, biały węgiel. Przydadzą się również wszelkie przybory do rozcierania, szmatki, płatek kosmetyczny, wiszer się też przyda i oczywiście gumka do mazania, którą będziemy rysować. Takie przybory dzisiaj w naszym przyborniku. Dzień dobry wszystkim, zapraszam serdecznie. Czekam jeszcze, aż wszyscy dołączą na spokojnie do transmisji i będziemy zaczynać. Dzień dobry, zaczynajmy zatem. Zapraszam na wspólne rysowanie muszli świętego Jakuba węglem i białą kredką na brązowym papierze. Dzień dobry Jolu, dzień dobry Zosiu. Zosia ma białą kredkę Lyra, też bardzo dobra kredka. Ja jeszcze serdecznie polecam białe kredki Conte. One są fantastyczne. Niesamowicie intensywne. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Ta muszla ma historię. Przywiozłem ją tego lata z Chorwacji, z wyprawy, na którą Was również zabrałem. Z nad Dubrownika, nawet nie z samego Dubrownika, a z jego okolic. Muszla świętego Jakuba. Węgiel drzewny, jak widzicie, ten akurat robiłem sam z wierzbowych gałązek wypalonych w puszce w piecu. Puszka powstrzymuje dostęp powietrza i dzięki temu powstaje węgiel drzewny, a gałązki nie spalają się całkowicie do cna. Ajajaj, Beato, dużo ciepła do ciebie, a jak ciepło wysłane intencjonalnie nie pomoże, to trzeba będzie przyjechać i naprawić piec, Beacie. Moi drodzy, zacznijmy sobie od łuku. Możecie go zaznaczyć kilkoma liniami i tak będziemy zaraz co nieco tutaj rozcierać. Można formować ten łuk, ścierając go właśnie także.
Ta muszla nie jest taka całkowicie symetryczna, więc nie musimy jakoś bardzo się starać, aby idealnie symetryczna wyszła na naszym rysunku. Zwróćcie uwagę na subtelności tego łuku. On tutaj lekko, lekko zaczyna powracać, czyli zaczyna przybierać przy krawędziach postać właściwie pełnego okręgu, fragmentu okręgu w każdym razie. Warto kilka razy narysować, przemazać, poprawić, jakby szukać tego kształtu. To jest zawsze. Zawsze dobra metoda, kiedy rysujemy. Węgiel drzewny jest do tego stworzony, bo bardzo łatwo usuwa się go z papieru. Pozdrawiam wszystkich widzów na YouTube także. Wiem, że jesteście i oglądacie. Bardzo się cieszę. Witam serdecznie. Stasia pozdrawia całą grupę, a ja pozdrawiam Stasię. Ania ogląda. Hej Aniu, serdeczne pozdrowienia dla Ciebie. Ania z Wrocławia. W Krakowie deszczowo, zupełnie deszczowo, co ma swoje zalety. Świetnie się spało przy tym deszczu, ciężko było wstać wprawdzie. Inną zaletą jest ta, że powietrze się wyczyściło, bo lekki wiatr smog przewiał, a deszcz smog trochę zmył. I tu już sobie naszkicujemy ten kształt. Spokojnie, nie spieszmy się, dajmy czas na naprawdę dokładne jego zaobserwowanie. Rozkoszujmy się po prostu rysowaniem. W końcu przecież o to chodzi, żeby ten czas był wartością sam w sobie, a nie o to, żeby czym prędzej narysować i lecieć dalej. Witam Kasię serdecznie. Kasiu, jaka pogoda w Irlandii dzisiaj? Ten tydzień właściwie w całości jest taką okazją do spokojnego kontemplowania kształtów, kontemplowania faktur. Czy to nie piękne? I za chwilkę Was zaskoczę, ponieważ po tym lekkim szkicu węglem przerzucimy się na kredkę i później znowu wrócimy do węgla. Zrobimy tak dlatego, ponieważ muszla świętego Jakuba sama w sobie jest biała. Ona jest biała wewnętrznie, biała w swojej strukturze, tu jest błyszcząca w dodatku. Natomiast na wierzchu ma ten taki ciemny nalot. Ona ma piękną, zobaczcie z bliska, co tutaj się dzieje, muszę Wam pokazać, bo tego nie widać z większej odległości. Ona ma piękną fakturę i my tę fakturę będziemy rysować już za chwilkę. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. No i właśnie, ona jest biała z tym takim nalotem na wierzchu charakterystycznym. Dlatego pomyślałem, że w zgodzie z charakterem tej muszli będzie jej narysowanie bielą. Piękne. Jedna z piękniejszych muszli na świecie, moim zdaniem. Dlaczego ona się nazywa muszlą świętego Jakuba? Bo używa się tych. To jest taki właściwie odwieczny symbol pielgrzymów. I pielgrzymi te muszle zwykli wieszać sobie na szyi. Tutaj robili dziurkę i święty Jakub właśnie taką muszlę miał zawieszoną na szyi i do dzisiaj czasami tak się jeszcze robi, ale kiedyś na pewno tak właśnie czyniono. Ja nawet jeszcze troszeczkę zbliżę, żebyście lepiej mogli widzieć te piękności. Serdecznie pozdrawiam Agnieszkę u Beaty Śnieg. No proszę, Agnieszka pozdrawia ze Szczecina. Ciekawe, co w Szczecinie. Śnieg, deszcz, czy ani jedno, ani drugie?
To jest dużo geometrii, dokładnie do połowy pomiędzy krawędzią muszli a jej środkiem dochodzą te zawiasy, bo tutaj jest zawias małża. To są dwie takie połówki oczywiście, gdzieś mam drugą nawet. U mnie dzisiaj tradycyjnie ostatnio rooibos z pomarańczą i imbirem. Pachnie pięknie. A dorzucam jeszcze do środka kawałki laski cynamonu. Kory cynamonu właściwie, bo to kora, nie laska. Także takie smakowitości warto sobie popijać do rysowania, szczególnie o tej porze roku. Pozdrawiam Justynę. O, Kasia pozdrawia z Mazur śniegowo-deszczowych. Serdeczne pozdrowienia dla Ciebie, Kasiu. No i tak spokojnie sobie kształt tej muszli kontemplujmy, szkicujmy. I za chwileczkę właśnie weźmiemy już do ręki białe kredki. Taką kolejność przyjmiemy jeszcze z jednego powodu. Lepiej nanosić węgiel na białą kredkę niż białą kredkę na węgiel. Tak też oczywiście można, ale wtedy powstają różne specyficzne szarości. Brudzi się ta biel z czernią i dziwne rzeczy się dzieją, więc lepiej w drugą stronę. Agnieszka donosi, że w Szczecinie śnieg, ale mokry, wczoraj padał. Mokry śnieg to nie jest to, co lubię najbardziej. Zdecydowanie bardziej wolę ciepło Adriatyku i plaże z takimi muszlami. Na to trzeba będzie troszkę poczekać. Chyba ta rooibos bardzo smaczna, potwierdza Agnieszka. Cieszę się, Agnieszko, że też tak uważasz. Moi drodzy, weźcie w dłoń białe kredki, jakiekolwiek macie. Ja polecam białą pastel w drewienku, to może być biały węgiel, tak jak ten, który ja mam. Tak jak wspominałem, bardzo dobra jest kredka Conte biała, która akurat gdzieś mi się schowała, ale nic nie szkodzi, bo mam te. A, jest jeszcze Mars Lumograf biały, Stettlera. Właściwie to ja go nigdy jeszcze nie używałem. A to spróbuję nim. Zobaczymy, jak się rysuje. Myślę, że będzie rysowało się świetnie. Także to będzie nasz szkic. I teraz białą kredką zaczniemy sobie dodawać światło. Zaczniemy oczywiście tutaj od dołu muszli. No i dodawajmy światło tam, gdzie ono w rzeczywistości na muszli się znajduje. Możemy zacząć od dołu i zaraz wypuścimy sobie tutaj te wszystkie pręgi i żeberka, które są na muszli. No bardzo, bardzo biały i przyjemny ten pastel Stettlera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, około 15 albo 16 jest tych prążków. Oczywiście nie musimy ich rysować dokładnie tyle samo. Tak mniej więcej je rozrysuję. 1, 2, 3, 4, 5. No, więc około 15. Zatem mniej więcej sobie rozmierzcie. Możecie na krawędziach, właśnie tak jak ja, troszkę jakbyśmy godziny na zegarze oznaczali.
je rozmieścić. Zwróćcie tylko uwagę, że one, zresztą to będziemy za chwilkę pokazywać, one na środku tutaj mają troszkę większe odległości niż przy krawędziach. W dodatku te po lewej stronie mają tendencję do takiego lekkiego wyginania się. Ogólnie wszystkie wyginają się troszeczkę bardziej w prawo, tak jakby wiatr wiał z tej strony, dlatego że muszla leży po lewej stronie kadru. W związku z tym widzimy ją troszkę z boku, nie widzimy jej całkiem z góry. Ale też oczywiście, jeśli chcecie, możecie tę subtelność niemalże pominąć i rysować je całkowicie równo, tak jakby leżały na, tak jak muszla byłaby dokładnie na środku. I teraz leciutko muskając papier, na razie sobie zaznaczymy kąty tych prążków. Z tym, że po prawej stronie całkowicie one będą prawie niewidoczne. Tutaj będą właściwie znikać. Dlatego, że tutaj dociera znacznie mniej światła. Także tutaj wszystko będzie się troszeczkę już zlewało z papierem. Nawet można będzie użyć później palca i nieco je rozetrzeć. Bardzo lubię takie rysowanie bielą, bo to jest dosłownie rysowanie światłem. Ja bardzo lubię światło pod wszelkimi postaciami. Jak jest okazja światłem porysować, to niezwykle się cieszę. Bardzo zachęcam Was do tego, żeby muszla dzisiaj tak wyłaniała się z papieru. My nie będziemy jej bardzo mocno jakoś obrysowywać. Pozwolimy jej na takie harmonijne z papieru się wyłanianie. Pamiętacie zapewne, jak pokazywałem tę muszlę z bliska. Widzicie, ona ma takie paseczki, głównie jaśniejsze. Trochę jak linie papilarne, które wczoraj rysowaliśmy. Więc to są takie linie papilarne na jej powierzchni. Ma jeszcze takie pręgi w poprzek. I dlatego możemy ją w podobny sposób rysować. Jeżeli oczywiście ostrość Waszej kredki na to pozwoli, to starajcie się nakładać miejscami linie tak, żeby były widoczne. Pojedynczo. Gdzie nie gdzie. No, w zupełności wystarczy. Moi drodzy, teraz lekko przetrzyjcie powierzchnię. Może być płatkiem kosmetycznym. Jak ktoś ma tak suchą skórę jak moja na palcach, bo ja bez przerwy coś tutaj maluję i myję ręce co chwilę z pigmentów, więc mam permanentnie suche palce. Jak macie suche palce, to możecie palcem, jak nie, to możecie wacikiem, płatkiem. Dlatego, że troszeczkę zmiękczymy sobie teraz te ślady, które nanieśliśmy. I one naturalnie i skutecznie rozmyją się i rozmiękczą właśnie przy ich lekkim przetarciu.
Widzicie? Dodałem teraz też mocniejsze linie u nasady muszli. Właśnie. Tam się już pojawiło więcej światła. I to rozstarcie też dało swój dobry efekt. Możecie też teraz poprawić. Poszczególne pręgi tak, aby stały się znacznie mocniejsze u końca muszli na jej czubku. Starajcie się tutaj zachowywać takie podobne odległości pomiędzy jasnymi a ciemnymi fragmentami. Taki jaśniejszy konturek pojawi się także przy krawędzi tej klapki. No i ogólnie przy krawędzi muszli on się pojawia wszędzie tam, gdzie wypukłości tych jej prążków. Starajmy się cały czas jak najwięcej wydobywać z papieru, pozwolić też mówić pustemu papierowi, czystemu papierowi. W taki sposób szukajmy równowagi w rysunku, takiej równowagi jak yin-yang, gdzie jedno jest połączone z drugim, jedno wynika z drugiego. Tutaj papier nie jest czymś pustym, czymś próżnym. Papier jest tak samo częścią naszego rysunku, czysty papier. Tak jak morze jest częścią małża. Chwilka na podostrzenie kredek. Często pojawiają się pytania, jak ostrzyć taką kredkę. Otóż ja taką kredkę ostrzę najczęściej nożykiem. Ona wtedy ma najmniejszą szansę na to, że połamie się i pokruszy jej pigment w środku. Dziękuję, Amelko, za pozdrowienia dla Poli.
akurat tutaj teraz nie ma Poli obok, ale przekażę jej na pewno pozdrowienie od ciebie. Moi drodzy, czas teraz jeszcze na wzmocnienie, pogrubienie tych pręgów. Stopniowo coraz wyraźniej będziemy je rysować. Jak podostrzyliśmy kredkę, to można też te pojedyncze prążki w niektórych miejscach pokazać. I spokojnie. Bez pośpiechu. Ja czasami lubię ułożyć kredkę w ten sposób i ją ciągnąć. Wtedy ona, o właśnie tak, ciągnąć po papierze, ona wtedy rysuje najcieńsze linie. Możecie spróbować. Zobaczycie, czy u Was ta metoda też się sprawdzi. No i rozjaśnimy sobie muszlę w niektórych fragmentach. Ona ma, tak jak wspominałem, takie jaśniejsze pasma, bardzo subtelne, ale one są. Jeden, dwa, tu jest jedno, tutaj. Także ma kilka takich fragmentów. Możecie tam przyłożyć kredkę i taką ostrzejszą linią od pewnego miejsca. O, w ten sposób. Z dociskiem i taką większą dynamiką te ślady nanieść. W końcu o fakturach cały tydzień, więc przyglądajmy się tym fakturom, jak one wyglądają. No i za chwilkę już chwytamy węgiel ciemny w rękę i będziemy dodawać ciemniejsze detale do naszej muszli. Ja jeszcze roztarłem troszkę nasadę, właściwie szpic tej muszli, o, koniec, żeby dostać tutaj ogólnie jaśniejszą powierzchnię. Możecie to też zrobić. I raz jeszcze mocno, naprawdę mocno dociskając, wydobędę światłem same grzbiety tych prążków. O, właśnie w ten sposób. I teraz przyda się węgiel ciemny. Ja takim śmiesznym, zakrzywionym lekko będę rysował. I będziemy bardzo lekko, z dużym wyczuciem, ten ciemny węgiel wpuszczać
do środka, albo wiecie co, nawet zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby to zrobić. No dobrze, zaraz tak zrobimy. Na razie kilka kresek węglem, ale bardzo, bardzo delikatnie. Bardziej po to, żeby fakturę podkazać. Tak, myślę, że jednak przejdziemy do tej drugiej metody, którą mam tutaj cały czas w głowie. To znaczy, zetrzemy sobie troszeczkę węgla i będziemy go nakładać wiszerem, albo patyczkiem kosmetycznym, albo koniuszkiem chusteczki higienicznej, ręcznika papierowego. Wszystko, co macie pod ręką, będzie tutaj dobre. Zatem tak, na kawałku kartki zetrzemy sobie trochę węgla. Jeżeli macie wiszer, to weźcie sobie wiszer do ręki. Warto go wytrzeć, jeżeli wcześniej na przykład rysowaliśmy kredką jakąś i wiszer jest kolorowy, to oczywiście warto go wyprzeć. Ubrudzimy go sobie węglem. Jeżeli nie macie wiszera, to można oczywiście użyć kawałka chusteczki zwiniętego w tutkę i o, właśnie w ten sposób będziemy rysować. Teraz pomiędzy tymi ciemniejszymi pociągnięciami. Pomiędzy jasnymi pręgami będziemy dodawać nieco ciemniejszych śladów. Szczerze mówiąc, to nawet lepiej się to robi chusteczką niż wiszerem. I wiecie, skupcie się teraz na tym, co dzieje się ze światłem. Bardziej na tym, że rysujemy teraz tak naprawdę cień. Dodajemy teraz cienia i przestrzeni węglem niż wzoru na muszli. Zobaczcie, jak od razu zmienia się przestrzeń, o ile bardziej wypukła staje się powierzchnia muszli. Możecie to robić zdecydowanymi pociągnięciami. Przyłóżcie papierek na końcu i ciach, niech to będzie szybkie pociągnięcie. On wtedy przy okazji zostawi też takie faktury, jakie są na muszli. Da też efekt bardziej ostrej krawędzi na początku. W ten sposób. Pewne rzeczy tak naprawdę najlepiej wychodzą, kiedy robimy je dynamicznie, kiedy robimy je z rozmachu. Ważne tylko, żeby celować w środek muszli.
Moi drodzy, przy początku muszli, przy nasadzie, przyda się teraz także węgiel w drewienku, taki trochę bardziej precyzyjny, albo po prostu ostrzejsza krawędź węgla drzewnego, ponieważ dodamy tutaj bardzo lekko, znowu z dużym wyczuciem, troszkę takich cieni ciemniejszych. Już sprawdzam, czy to działa. Tak, działa. Chodzi o to, żeby nie było za ciemne. Tym węglem możemy także zaznaczyć cień, który muszla rzuca. A to dobry będzie też węgiel drzewny. Tu już nie musi być aż tak precyzyjnie. Taki cień zrobimy w następujący sposób. Mocno tak jak to teraz zrobiłem, nakładamy węgiel, po czym przykładamy czysty palec albo chusteczkę, co kto woli, i takim roztarciem w bok, chusteczka jest trochę bardziej precyzyjna, o, takim roztarciem w bok pozwalamy się temu cieniowi, można też troszkę poruszać góra-dół. Rozmazujemy go po prostu. Możecie tak zrobić też w kilku miejscach u góry. Także naprawdę mocno, z mocnym dociskiem rysujecie taką linię, po czym znowu na przykład chusteczką, nawet nie całą, a sam jej koniec, no właśnie, lekko rozcieramy w prawo. Ja jeszcze troszkę węgla wpuszczę tutaj. Rysuję bardziej tak, jak wy widzicie to w kamerze, ponieważ kamera każda ma taką naturę, że zwiększa troszkę kontrast. U mnie te prążki, tak na żywo, nie są aż tak ciemne, ale jak wy je widzicie, ale ponieważ widzicie tak, no to ja też je trochę przyciemnię.
Raz jeszcze ścieram troszkę węgla na kartkę i jeszcze dodam go w niektórych miejscach. O, właśnie tu. Na koniec jeszcze kilka takich jaśniejszych prążków, właśnie po to, żeby podkreślić fakturę, o której cały czas sobie opowiadamy i pokazywałem Wam ją. Zrobię zdjęcie tej muszli i wyślę je na naszą stronę na Facebooku. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał bardziej dokładnie jeszcze przyjrzeć się jej powierzchni i ją narysować, to będzie miał taką możliwość. Postaram się nie zapomnieć o tym. Zaraz to zrobię, jak tylko skończę rysowanie z Wami. Kilka jeszcze tych takich wachlarzy możemy zaznaczyć. One nie są takie oczywiste, ale bardzo wiele tutaj wnoszą do muszli. Nawet z użyciem węgla można je bardzo lekko podkreślić. Przy okazji kreskę układamy tak, żeby podkreślała wypukłości muszli. Czyli takim zygzakiem charakterystycznym. No właśnie. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, w pewnych miejscach zostawiam muszlę tak, aby ona nieco stapiała się z papierem. Nie będę wydobywał wszystkich jej krawędzi bardzo mocno. Chcę zostawić troszkę takiej lekkości i subtelności. Jedno, co możemy jeszcze zrobić, to dodać troszeczkę cienia tutaj pod tym jej koniuszkiem. Właśnie znowuż węgiel na papierku i tu, o, w ten sposób można zaakcentować sam koniec.
Jeśli chcecie, można też zrobić taką subtelną sztuczkę i troszeczkę przybrudzić papier węglem obok muszli. I wtedy te miejsca, które zostawiliśmy jako czysty papier na muszli, od razu wyjdą bardziej do nas, wyjdą bardziej do przodu. Moi drodzy, muszla gotowa. Ja myślę, że na tym etapie poprzestanę. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę, to można oczywiście użyć też jakiejś brązowej lekko kredki i dodać na przykład troszeczkę koloru do muszli. Ja tak bardzo subtelnie pokażę, jakby to mogło wyglądać. Brązowa kredka, tym razem w akcji. To jest akurat Umbra. Umbra Winsor Newton. Także jeżeli... No podoba mi się, no to jeszcze chwilkę porysuję. Ja mówiłem, że to już koniec, ale ten leciutki brąz tutaj bardzo wdzięcznie jeszcze może zrobić. Tym bardziej, że można nim podkreślić jeszcze... No no właśnie, przestrzenie i prążki, te najsubtelniejsze na powierzchni muszli. Możecie do tego użyć kredki ołówkowej też, jeżeli akurat takiej. To jest właściwie coś zbliżonego do kredki ołówkowej. To jest coś pomiędzy pastelą suchą a kredką ołówkową. Tak, to jest dobry pomysł z tą kredką, bo ona umożliwia jeszcze dopracowanie tego fragmentu, gdzie wszystko u nasady muszli się spotyka. Czyli właściwie zrobiły nam się zajęcia w stylu trzy kredki tła krają. To taka technika uwielbiana przez wielu rysowników przez całe wieki. No cieszę się, że ta kredka wpadła mi w rękę, może nie w oko na szczęście, ale w rękę, że ją zauważyłem, bo to był dobry pomysł, żeby kilka takich detali jeszcze się na naszym rysunku pojawiło. Biała kredka, której używałem, to była Mars Lumograph, biały pastel Mars Lumograph Stettlera. Bardzo proszę. Poza tym jeszcze to czego teraz używam, to jest Umbra Winsor Newton. Kolor to Umbra oczywiście. Bardzo przyjemne są te kredki Conte. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemne w kolorze, w nasceniu. Serdecznie je polecam. Także kilka takich linii. Jeszcze na naszym rysunku wylądowało. No i dobrze, że się tak stało.
Moi drodzy, ponieważ co za dużo, to niezdrowo. W rysunku zwłaszcza się to często sprawdza. To myślę, że na tym rzeczywiście już poprzestanę. I bardzo serdecznie podziękuję Wam za wspólne rysowanie. Ale przede wszystkim zachęcam Was do takiego właśnie studiowania natury w koło. Przecież muszla winniczka może być też wyśmienitym tematem do rysunku i świetną inspiracją do rysunku. Tak naprawdę to studiowanie faktury, studiowanie światła, no tak, tak jak się zacznie, to później ciężko przestać. Jeszcze zauważyłem, że w środku pomiędzy tymi prążkami tak naprawdę znowuż mamy jaśniejsze obszary i je można równie dobrze gumką wymazać, bo mamy przecież jaśniejszy papier, na którym rysowaliśmy. Myślę, że podpis. I gotowe. Pięknego i miłego dnia Wam życzę przede wszystkim. Bardzo dziękuję za Wasz czas i za wspólne rysowanie razem miłych przygód z odkrywaniem faktur, z odkrywaniem warstw, na których pracujemy, bo dzisiaj, jak widzicie, znowu było wiele warstw rysunku. I te warstwy, które pokażę z bliska, one są niezwykle ważne, bo one pomagają osiągnąć ten efekt końcowy. Wykorzystujemy zarówno papier, jak i roztarty węgiel, jak i kredki. Pracujemy światłem, pracujemy cieniem. Sporo się tutaj dzieje, a to i tak tylko jedna z wielu możliwości. I gdybyśmy jeszcze do tego tematu podeszli po raz kolejny, to pewnie moglibyśmy przyjąć jeszcze jakieś zupełnie inne techniki działania. Warto też zrobić sobie nawet króciutką przerwę na łyk herbaty choćby i spojrzeć na rysunek na świeżo. Wtedy od razu widzimy jeszcze jakieś stosowne do poprawki miejsca. One zawsze się ujawniają po tym, jak na chwilkę odświeżymy spojrzenie. Myślę, że wygląda dobrze. Dziękuję Wam pięknie, bardzo, bardzo serdecznie, fantastycznie, że jesteście. Gorąco Was pozdrawiam, szczególnie w ten chłodny i deszczowy dzień. Do zobaczenia o 19:00. Będziemy rysować kamienie.